wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, trzecim odcinku muzycznego alfabetu. Dzisiaj hasło Adagio. Sonata Beethovena, opus 27, numer 2, tak zwana księżycowa, nie nazwana tak przez samego Beethovena, rozpoczyna się właśnie od słowa napisanego ręką Beethovena nad nutami Adagio. Termin ten oznacza tempo, określenie tempa dla wykonawcy, który będzie ten utwór grał. Zawsze kompozytorzy pisali na początku, w jakim tempie chcą utwór, choć dopiero od klasycyzmu, bowiem jeszcze w epoce baroku nie było to stosowane. Jest to bardzo ciekawy temat. Otóż taki, że ponoć muzycy baroku, wykonawcy wiedzieli z samego zapisu, w jakim tempie utwór należy grać. Było to dla nich oczywiste. Tak więc Bach, proszę Państwa, w swoich utworach bardzo rzadko zapisywał określenia tempa. Najczęściej tego nie robił. Ale już od klasycyzmu mamy, i to mamy coraz bardziej precyzyjne określenia tempa, włącznie z tymi, ile uderzeń na minutę ma trwać jakieś, prawda, ósemka lub ćwierćnuta w utworze. Tempo adagio, proszę Państwa, jest tempem wolnym. Nie najwolniejszym, jakie można, ale bardzo wolnym. I tak jak usłyszeliśmy tu u Beethovena, właśnie ten bardzo znany utwór jest napisany w tym tempie adagio. Również inna, druga część bardzo znanej sonaty patetycznej jest napisana w tempie adagio. To jest ta część. Oczywiście wiele innych utworów, ale przejdźmy jeszcze na moment do Chopina, bo tutaj jest rzecz ciekawa. Chopin zbyt często tego tempa adagio w swoich utworach wydawanych nie używał. Tym niemniej mamy tutaj pewną niezgodność, o której trzeba powiedzieć. Otóż chopinowskie koncerty fortepianowe. Proszę Państwa, zarówno pierwszy, jak i drugi koncert, wolne części, Chopin, wydając utwór, zatytułował słowem larghetto, o którym oczywiście również będzie w naszym słowniczku, więc dziś o nim nie mówimy. Natomiast w listach czytamy, proszę Państwa, u samego Chopina odnośnie koncertu odnośnie koncertu Emol pierwszego, czytamy tak słowa. Adagio do nowego koncertu jest w E-dur. Nie ma to być mocne. Jest ono więcej romansowe, spokojne, melancholiczne, tak pisze Chopin. Powinno czynić wrażenie miłego spojrzenia w miejsce, gdzie stawa tysiąc lubych przypomnień na myśli. Adagio, proszę Państwa, do nowego koncertu. Oczywiście Chopin pisał to jeszcze przed wydaniem tego koncertu i mamy w wydaniu Larghetto, romans. Oczywiście Chopin myśli tutaj o Konstancji Gładkowskiej i pisze według niego Adagio, które potem stało się Larghetto, prawda?
samo dotyczy koncertu drugiego F moll, gdzie w nutach mamy larghetto, natomiast czytamy na przykład właśnie w liście Chopina po koncercie publicznym, który dał jeszcze w Warszawie, takie słowa: adagio i rondo największy efekt sprawiło. Tu już szczersze okrzyki dały się słyszeć. A więc to wspaniałe larghetto jest według Chopina adagiem, czyli po prostu w tempie wolnym. Znacie Państwo ten utwór, więcej na pewno o nim będzie też przy okazji hasła larghetto. Dziękuję za uwagę i na koniec polecam taką zabawę. Szukanie różnych adagiów. Nie wiem, co się tak odmienia, ale jeśli macie Państwo nagrania, płyty, proszę zabawić się w detektywów i poszukać, które utwory, może Państwa ulubione, albo części utworów, bo też części symfonii, koncertów fortepianowych, sonat mogą być w tych tempach, są właśnie w tym tempie adagio. I proszę może się pochwalić i napisać też w komentarzu, jeśli znajdziecie Państwo jakiś taki utwór, to bardzo chętnie poczytamy. Pozdrawiam, do zobaczenia.